Przed wyjazdem na Madagaskar otrzymaliśmy od Was wiele podobnych pytań. Wiedzieliście, że Madagaskar miał być polską kolonią? Słyszeliście o polskich ekspedycjach na wyspę przed wojną? Myślicie, że są tam jeszcze jakieś polskie ślady? Madagaskar istnieje w świadomości Polaków jako czerwona wyspa owiana legendami. Jak wiele łączy ją dziś z naszymi rodakami? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zacznijmy od stolicy Antananarywy i pierwszego zaobserwowanego polskiego akcentu, a raczej polsko-słowacko-węgierskiego. Witamy na ulicy pewnego znanego włóczęgi, zwanego również piratem. Dzień zaczynamy na ulicy Beniowskiego. Co prawda nie widać tu żadnych plakietek, więc nie jestem pewien, czy to jest na pewno ta ulica, ale Google Maps przynajmniej tak pokazuje i spotykamy się tu z dwoma Polakami, którzy wiedzą więcej, mieszkają tutaj już od dłuższego czasu, więc zaraz sobie z nimi pogadamy. Jak się dzieje? Ustawę sasele rude bignoski? Sela. A to ty... Me ici c'est pas rude bignoski. Je sais pas si c'est encore plus. Aha. A vous savez, bignoski est qui? Vous connaissez cette personne? Là. Czyli to jest ta ulica, czy nie? No właśnie, teoretycznie na mapie jest, a w praktyce jak pytamy ludzi, to wam mówią, że kawałek dalej. Idziemy dalej. Tak, zapytałem się jeszcze. Bonjour, bonjour. Vous connaissez rude bignoski? Ok, merci. To godzina gry w karty. Dobrze? Jak się ma? La venue de Bignoski, c'est où? Là-bas. Là-bas. Ok, merci. Maurycy, August, hrabia, Beniowski, magnat Królestwa Polskiego i Węgier. To może mi powiecie, o co tutaj chodzi, skąd ta tablica się wzięła i... To jest cała historia też, bo to żeśmy zrobili na otwarcie Stowarzyszenia Polka, która grupuje Polaków i Malgaszy na Madagaskarze. To nie tylko tablica, tylko to chodzi właśnie cały ten statek zaprojektowany, statek Żagiel. No bo nie ma miejsca na ulicy, no nic więcej innego nie można było zrobić. A tu jest więcej takich polskich akcentów, to nie? No jest, mamy akcentów parę. Mamy ulicę Fidlera, mamy ulicę Jana Pawła. Jak długo te ulice jakby tak się nazywają? Ulica Jana Pawła powstała, jak papież był z wizytą na Madagaskarze. Ile tu mieszkacie już na Madagaskarze? No ja to już tak prawie 30. Ja tak z przerwami 12. A dużo to jest Polaków w ogóle? No trochę jest, ale to głównie siostry zakonne i księża. No, raczej takich świeckich to jest mało, ale trzymamy się razem. No tak, to bardzo ważne. Trzeba się trzymać. Teraz jest news, bo... Nuncjusz jest Polakiem. Nuncjusz apostolski nowy nuncjusz jest na Madagaskarze. Mam nadzieję, że jakiś fajny to będzie. Naprawdę? Współpraca na A Malgasze, jakby z waszego doświadczenia, wiedzą coś w ogóle o Polakach? Oni wiedzą o Polakach, o Lewandowskim. To jak się zapytasz, powiesz, że jesteś z Polski, to Lewandowski. Nie, to normalnie. No Fidlera może tak nie, ale jeżeli Beniowski, no Jana Pawła, to oczywiście, że to... Ale Beniowskiego znają naprawdę? No nie wszyscy, ale znają. Tak. Zależy, wiesz, no z kim też się rozmawia, nie? Bo też na ulicy nie... jakbyś zapytał, to raczej nie, no ale jak z ludźmi, którzy, nie wiem, no, skończyli jakąś szkołę czy uniwersytet, no to wiedzą, nie? Bo też w podręcznikach malgaskich była też historia, teraz już chyba nie ma, ale nie, była historia. Teraz nie, ale było, była historia było, Beniowskiego. O Beniowskim było jeszcze w pierwszej republice, to było. Mamy takie wrażenie, że wszyscy Polacy, którzy tutaj są, zajmują się jakąś pomocą humanitarną. W jakimś tam mniejszym czy większym stopniu. No tak, no my trochę historycznie, dlatego próbujemy też różne robić akcenty takie historyczne, odbudować Polskę od tej strony właśnie historycznej, od ludzi, którzy tutaj mieszkali. Właśnie dbamy o ulice, pomniki, budujemy, stawiamy nowe, kolejne projekty są. A, czyli będzie więcej tego typu rzeczy? No tak, no my się jako Polka, tak, jako Stowarzyszenie Polka staramy się nie tylko właśnie pomoc taka humanitarna, ale też coś takiego innego, nowego, nie? No kultura, historia. Kultura, historia. Nie? I gdzie możemy jeszcze pójść, żeby zobaczyć takie akcenty tutaj? No jest Muzeum Piratów. Zaraz, Muzeum Piratów, są polskie akcenty? No jest cała witryna o Beniowskim. No tak, no są racja. No. Z naszego Nieopodal ulicy Beniowskiego znajduje się Muzeum Piratów. Właśnie tam dowiemy się więcej o tej ciekawej postaci. Maurycy Beniowski żył w XVIII wieku. Uczestniczył w Konfederacji Barskiej, za co został zesłany na Syberię, a później na Kamczatkę, skąd uciekł drogą morską przez Japonię, Chiny, aż do Afryki. Pewną część życia spędził na Madagaskarze, gdzie w jednej z wiosek został obwołany królem wyspy. Maurycy swoje przygody opisał w słynnych pamiętnikach. Ciężko stwierdzić, jak wiele z tych opowieści jest fikcją. Jednak trzeba przyznać, czyta się bardzo dobrze. A tak, Muzeum Piratów. Myślicie, że
ogólnie na Madagaskarze Polska jest kojarzona tak samo jak, nie wiem, w Mozambiku czy coś takiego, czy ze względu na to, na te plany kolonialne jest jakaś minimalnie większa wiedza na ten temat? Znaczy ja nie mam porównania z innym krajem. Może żeśmy nie byli w Mozambiku, ale to pewnie dobra opinia jest w Polsce. Ani na przykład uczyłam się w ogóle o tym, że były takie plany, żeby Madagaskar był w ogóle polską kolonią, czy nie? Nie. W 38, nie? Nie wojna wybuchła i to nic było. No tak, ale jest taka trochę, myślę, egocentryczna perspektywa w Polsce, bo dużo ludzi do nas pisało, że na pewno na Madagaskarze to jest jakiś temat, który, o którym się mówi i tak dalej. Niektórzy się nawet pytali, czy dużo osób mówi po polsku. Tak, dosłownie. Stali się tam zapadli. Że? Właśnie dla witryny, tu żółty, okej. No, co są za rzeczy tutaj? Tutaj są właśnie rzeczy, które żeśmy wyciągli z tych takich, no, nasze małe wykopaliska, nie, z Fortu Augusta. No, oczywiście szabla, dwa oszczepy, dzid, kulki od muszkietu. No widzę, że widzisz, oni to sprzątali. No i kawałek porcelany też było. No ale wiesz, oni wysprzątali, a to w kurzu tego może wyrzucili. I wy to znaleźliście w tym forcie tam, gdzie przebywał Bieniawski, tak? Tak, tak, z Fortu Augustu. Tam dużo w ogóle jeszcze mamy, dużo więcej rzeczy, bo to co roku po prostu tak, no, staramy się jakoś tam popłynąć, bo to trzeba i polecieć, popłynąć i na nogach. No i jak jakieś badania możemy przeprowadzić, no jak tylko coś, jakieś artefakty znajdzie, no to bierzemy, później trzeba restaurację tego zrobić. No ale myślę, że to jest z jego czasów, czy na przykład z późniejszych? No 100%, nie, no fort to tylko jeden był. To jest po prostu góra, na której był ten fort, no i dzisiaj tam nic nie ma na tej górze, tam nie ma, zresztą od czasu Beniowskiego tam już nic później nie było. I to dwa lata temu tutaj kopaliśmy, no w ogóle szukaliśmy... Ale to są bagna. Bagno, no to... teraz to jest bagno. Ile wam to zajęło? Takie... Dwa tygodnie w tych bagnach siedzieli. Ale bo jak dalej się w górę rzeki popłynie, bo to wie, cała historia Beniowskiego jest taka, że za jego czasów już też tutaj były bagna. Oni to osuszali, tereny, żeby pod zabudowę drogi budowali i tak dalej. Znaczy strategicznie bardzo dobre miejsce, ale nie do końca dobre, no bo przez to, że tam były bagna, no to dużo komarów, choroby, malarie, plus problem z wodą. Jak oni chorowali, no to Beniowski wysłał w górę rzeki ekipę, żeby poszukali jakiegoś fajnego miejsca. I oni dopłynęli Dolina Zdrowia. I ta nazwa została do tej pory. Tak samo po malgasku się nazywa Dolina Zdrowia. No i tam wybudował właśnie ten Fort August. A o co chodziło z tym, że Beniowski został koronowany na króla Madagaskaru niby i tam było tyle ludzi na tej koronacji? Wiesz, są ludzie, którzy mówią, że nieprawda, są ludzie, mówią, że prawda, nie? No i teraz wiesz, no ciężko wiedzieć, bo w tamtych czasach, no oczywiście tam Malgasze nic nie pisali, nic nie zapisywali. Mhm. To jest pierwsza sprawa. No a Beniowski niby to opisał w tych pamiętnikach, nie? Oczywiście, że może nie był aż tak, żeby aż królem może Madagaskaru. Madagaskar, że 18 plemion, więc jest prawdopodobne, że któreś plemię ogłosiło go swoim królem. Może premię go swoim królem, albo po prostu brali go za wielkiego po prostu szefa. Nie? Ważna rzecz jeszcze jedna, Aldo. Jako stowarzyszenie został wydany komiks o Beniowskim. O Beniowskim. Jest to komiks po francusku. Teraz drugą część dokończyliśmy. No i oczywiście chcemy też w języku polskim wydać w Polsce i jeszcze może poprawić też na Madagaskarze w języku malgaskim, żeby też Malgasze bardziej mieli dostęp do historii właśnie polskiej. Dominik i Albert poświęcili sporo uwagi postaci Beniowskiego. Na Instagramie Bonviator możecie znaleźć zapisane relacje z wyprawy przez dżunglę do pozostałości Fortu Maurycego na północy kraju. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Domu Kombatanta, gdzie również nie brakuje polskich akcentów. Chodzimy po tym budynku i Dominik ma tu wielu znajomych, bo jest zawodowym masażystą i stara się pomagać ludziom. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Taki szybki zabieg w muzeum. Film. Et vous avez tombé de l'escalier, oui? Je suis tombée, je me suis cassé la tête. Mais ça n'a aucun rapport parce que ça fait trois mois que j'ai mal au dos, que j'ai mal au... Jak to wyszło, że to są polskie mundury w domu kombatanta? Wiesz, wszystko się zaczęło od tej witryny, stulecie zakończenia I wojny światowej i odzyskanie niepodległości Polski. No i to był bardzo duży sukces, u Malgaszy bardzo im się podobało. No i później była też rocznica zakończenia II wojny światowej. No to też mówię, a jakbyście tak jeszcze mogli, drugą wojnę, to by było fajnie tego. No i później żeśmy tą drugą wojnę zrobili. I teraz będzie, za dwa tygodnie będzie 75. rocznica
w ogóle tutaj domu dawnego kombatanta i oczywiście związany też będzie z 11 listopada. A po Fiedlerze co tu zostało w ogóle w Madagaskarze? Albert zrobił pomnik Fiedler. A, no racja. I on jest w tym, w... Bambina Nitelu. Myślę, że jakby doszło to do skutku, Madagaskar byłby tą kolonią Polski, to jakby Polacy by tutaj przyjeżdżali i by zaklimatyzowali się, czy raczej nie? Bo mnie pytają, nie? Ale jakby było kolonią albo coś tam, bo miałem prezentację w Polsce, miałem kilka prezentacji. Na Kolosach byłem tam na przykład, nie, czy tam na innych w bibliotekach i tak dalej. Nie? Ja mówię, no nie, no Polska była kolonią przez 100 lat w ogóle nie istniała. To co chcielibyście to samo jakby robić, to nie, znaczy nie uważam, że to jest w ogóle... Niektórzy tak się tym nakręcają, podniecają, super, jakby była kolonia, ale byśmy mieli, nie? No chyba nie, no nie wiem, no... Trzeba trochę pomyśleć, o co chodzi w kolonii. W latach przedwojennych Polacy rozważali wykupienie Madagaskaru z rąk Francuzów. Aby zbadać warunki pod potencjalne osadnictwo, wysłano na wyspę specjalną ekspedycję, w której wziął udział m.in. Arkady Fiedler. Owocem wyprawy stała się książka Jutro na Madagaskar, która towarzyszy nam w tej podróży. W zapiskach widzimy obraz Madagaskaru z lat 30. XX wieku. Jak dzisiaj wygląda wyspa? Wyruszmy śladami Fiedlera w miejsca, gdzie planowano kiedyś osiedlić polskie rodziny. Podróż wybierzmy się koleją, której budowę zakończono 99 lat temu. Zobaczcie na tą mapę. To jest mapa Madagaskaru i na niej są zaznaczone koleje, gdzie jeżdżą pociągi. Nie wiem tylko, czy to są pociągi towarowe, czy pasażerskie, ale mamy nadzieję, że znajdziemy dworzec, bo jesteśmy teraz w stolicy, w Antananarywie. I chcemy wydostać się z miasta pociągiem. Zdecydowaliśmy, że zrobimy sobie taki trochę challenge i spróbujemy jak najdalej dojść torami. A one prowadzą w ogóle do samego dworca w Antananarywie. Dworzec w Antananarywie na mapie jest jako otwarty, ale nie ma w ogóle godzin, kiedy działa i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że jeździły tu pociągi i mapa to niby potwierdza, więc postaramy się dowiedzieć. Zaraz powinniśmy do niego dojść z buta, po prostu idą z torami. Wiesz co, nie wiem, czy to jest tu. Vous savez le garde train CSU? Non, c'est pas ça. Parce que c'est encore un peu plus loin. Et on nous pouvons marcher toute la chemin? Vous sortez, il y a un rue là, de là. Vous allez dire à quelqu'un où est le Antanmin à le car. Bonjour. Excuse-moi, vous savez, les gares sont ouvertes, les gares de train. Soram, cara, soram. Ah oui. Encore. Ok, merci beaucoup. Dobra. Tu jest wyjście. Wiesz co, wydaje mi się, że skoro ludzie chodzą po tym, robią tu pranie i pracują, to ta droga jest zamknięta. I nie wiem w ogóle jak z dworcem, czy jest w ogóle otwarty. Może pójdziemy maszynką na dworzec. No bo w sumie to jest jeszcze kilka kilometrów tymi torami. Zejdziesz tutaj? Okay. Przed nami idzie sporo dziewczyn i chłopaków w mundurkach szkolnych, a my kupiliśmy sobie też stroje malagaskie w jednym sklepie i będziemy w nich właśnie przemierzać Madagaskar. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnej stacji, bo tutaj w ogóle tory służą za nieco inne rzeczy niż do jeżdżenia pociągu. I widzimy, że suszy się pranie, ludzie piorą na torach, także to chyba nie tędy droga. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się dostać na dworzec. Ola, chodź tu! Galeu? Garrutier! Chyba nie wiem. Myśleliśmy, że się zabierzemy marszrutką na dworzec, ale nie możemy się do niej zmieścić, więc trzeba będzie się przejść i tak z buta. Niesamowite, patrzcie co znaleźliśmy. Wielki dworzec w Antananarywie. A nie było wcale łatwo, bo w pewnym momencie tory były zamknięte, był dosłownie szlaban, ale się udało, jesteśmy. Ale zauważyłeś, jak jest mało ludzi wokół? Nagle z tego chaosu nie ma nikogo. No pusto. Nie ma nic w ogóle, pusto. Ale echo się roznosi. Jest pusto. Nie ma w ogóle żadnej kasy biletowej, ani niczego takiego. Bonjour. Vous savez où je peux acheter des billets de train? Non, ça n'existe plus le train. Ça fait longtemps. Ah, ça fait combien de temps? 4 ans, 5 ans. 4 ans? Pour prendre le train? Il y a un train, mais de Muramang jusqu'à Tamatave. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec les billets de train? Dobra, to trochę trzeba będzie zmodyfikować nasz plan. Tak, ale nie poddajemy się, bo chcemy pojechać pociągiem, dostać się pociągiem nad ocean i nie zrezygnujemy z tego pomysłu. Wiemy, że pociąg po prostu startuje z miejscowości kawałek dalej od stolicy. Dokładnie, bo z tym pociąg to najlepszy środek transportu. To jest nasz ulubiony środek transportu i musimy się nim przejechać, szczególnie na Madagaskarze, więc
widzimy się w tamtej miejscowości. Na stację kolejową jedziemy najpopularniejszym środkiem transportu, tak zwanym taksibrusem. To swoiste marszrutki, przeładowane do granic możliwości. Po kilku godzinach w trasie jesteśmy na miejscu. No i stało się. Dworzec kolejny jest zamknięty z powodu protestu. Czytaliśmy o tych protestach, że one gdzieś tu są na jakiejś linii jednej z kolei, ale to były informacje na jakichś malgaskich stronach z lipca i zakładaliśmy, że skoro to było w lipcu, to na pewno już się skończyło, bo teraz wrzesień powoli już się kończy. No a jednak nie. Kolejny dworzec zamknięty, ale nie tracimy nadziei. Cały czas mamy nadzieję, że gdzieś tym pociągiem się przejedziemy, ale zobaczmy jeszcze, może kogoś tu spotkamy i podpytamy. O! Bonjour! Vous savez pourquoi ce tour est chaussée fermée ici? Vous pensez qu'il y a de l'espoir que l'autre semaine il y aura des trains ou non? La grève, oui. Ah, ok, mais c'est très triste. Est-ce que nous pouvons voir la gare ou c'est fermé? C'est très intéressant pour nous, le train. Pogadaliśmy chwilę z panem, powiedział nam, że jest strajk i koniec. Puścił nas, pokazał nam dworzec. Słyszeliśmy też, że ten pociąg jedzie w ogóle też przez takie miejscowości w dżungli, gdzie nie ma żadnej drogi i słyszeliśmy, że są poważne problemy. Ludzie mają poważne problemy, żeby dotrzeć na przykład do szpitala przez to, że w ogóle pociągi nie jeżdżą. No ale podobno jeżdżą gdzieś w innych miejscach, więc zobaczymy. Tu są kasy i tam jest zakaz kur, przewożenia gęsi, psów. I kotów. Galamatupku. Na szczęście nie poddajemy się tak łatwo. Ponownie wsiadamy w taksi Brusa i udajemy się do kolejnej miejscowości, z której podobno jeździ jakiś pociąg. Witamy o poranku pod Moskitierą. Jest bardzo wcześnie, ale już ludzie krzątają po korytarzu. Jesteśmy w miejscu, gdzie podobno w końcu mamy wsiąść pociąg. Jest 6:30, zbieramy się i mamy nadzieję, że się uda tym razem. Tam przed nami jest dworzec. Jest dużo ludzi, to jest taka wielka nadzieja, że... Ej, widzę pociąg, szybko. Co ty gadasz, serio? Masz, to jest towarowy, ale może nie, bo w sumie jest dużo ludzi, jest pociąg. Okej, zobaczmy. No kurde, ile ludzi. Wygląda na to, że to jest chyba jedyny pociąg na tej wyspie, bo już kilka innych próbowaliśmy obczaić i ciągle coś nie jechało, a ten jest. Więc chcieliśmy bilety. Niezmiernie się cieszymy. Bonjour. Tu pociąg, o kurde. Dwa wagony. Tren Lemur Express. Możesz pokazać bilety? Mamy tam napisane na biletach jakieś miejsca, czy po prostu nie. Każdy siada gdzie chce? Nie, jest tylko napisane, ile zapłaciliśmy. Bilet kosztował 5 zł. Usiądziemy pod kiblem, klasyka. O, jest kibel nawet. Ej, kurde, jest czysty mega. Ej, nie jest źle. Okej, no i ruszyliśmy. Tak wygląda pociąg w całości. W sumie jest całkiem czysty, podłoga nie jest w ogóle brudna. Miejsce jest wystarczające dla wszystkich, nikt nie musi stać. Więc to jest duże zaskoczenie. W sumie spodziewałem się, że będzie więcej ludzi. Tak, też mnie zdziwiło, że jest mało ludzi. Myślałam, że będą raczej ludzie wsiadać z jakimiś wielkimi pakunkami. A tymczasem okazuje się, że w ogóle w tym pociągu jest zakaz wnoszenia większych ładunków niż tam chyba 15 kg. Jest też zakaz przewożenia zwierząt. Jest taki kurczak przekreślony. Podejrzewam, że dotyczy to innych zwierząt. Chyba my mamy największe bagaże tak naprawdę z całego tego pociągu. No i co? I czeka nas 8 godzin drogi. Korzystając z tego, że będziemy jechać ponad 9 godzin tym pociągiem, to stwierdziliśmy, że wypiszemy pocztówki dla naszych patronów i w ogóle znaleźliśmy takie świetne pocztówki lokalnego artysty, a na nich wypisujemy fraszki, czyli takie krótkie wierszyki. Przeczytam wam jedną z właśnie takich fraszek, które tutaj się pojawią na kartce. Siła tradycji. Tutaj to dopiero umarlaka się szanuje, co 7 lat z ziemi się go wykopuje. Od takiej rodziny na żywych z trupami spotkanie. Na koniec przodek dostaje nowiutkie ubranie. No i oczywiście dziękujemy patronom za wspieranie naszej działalności. Dzięki. Polacy po odzyskaniu niepodległości chcieli zbudować status mocarstwa. W tamtych czasach o sile państwa świadczyło m.in. posiadanie zamorskich kolonii. Rozpatrywano różne możliwości, aż w drugiej połowie lat 30. Francuzi zaproponowali Madagaskar. W 1937 wysłano tam delegację pod przewodnictwem Mieczysława Lepeckiego. W jej skład wchodzili też przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej, którzy wobec rosnących nastrojów antysemickich w Europie poszukiwali bezpiecznego miejsca na świecie. Delegacja spędziła na Madagaskarze 10 tygodni. Sam Fiedler został dłużej, około roku.
skupił się na obserwowaniu przyrody oraz tradycji i obyczajów malgaszy. Owocem tego pobytu jest właśnie książka Jutro na Madagaskar. W tej podróży posiłkujemy się książką Arkadego Fiedlera Jutro na Madagaskar, napisaną pod koniec lat 30. Mamy tu wydanie z roku w ogóle 40. Nie wiem, jak to było wydane w trakcie wojny. Jest tu dedykacja, której niestety nie jesteśmy w stanie odczytać. I sporo tu rozważań na temat tego, czy Polacy potencjalnie odnaleźliby się na tej wyspie. I przeczytam fragment. Pytanie niełatwe, brzemienne, zawiłe, ręczące i uparte, codzienne. Od kilku tygodni, o każdej porze dnia zadaję je sobie i dodaję Doliną Mankeziny. Glebie, powietrzu, chmurom, słońcu, rzekom, górom, drzewom i ludziom. Chciałbym wedrzeć się w ziemię, w glebę, zajrzeć przemocą do jej dna, strącić matkę, namacać jądro prawdy. Przyosadnik europejski znajdzie tu soki życia i błogosławieństwo w słońcu, czy też nie, i przekleństwem będzie mu słońce i udręką każdy świt. Sporo tu jest takich rozważań, co prawda wielu uważa, że te rozważania też były wymuszone na Fiedlerze, który uważał, że de facto Polacy nie powinni się tutaj znaleźć. No ale tak do końca jak było, naprawdę nigdy się nie dowiemy. Pierwszy postój, zobaczymy, czy będą jakieś babuszki sprzedawać do jedzenia. A tak to wygląda z pierwszej perspektywy. Tutaj chodzą osoby, sprzedają jedzenie do okien. Tutaj suszą się różne nasiona, jakieś inne rzeczy. Tam jest wagon towarowy, są wnoszone jakieś kosze. Z tego co zauważyłem, to głównie ładowane są do pociągu banany i jakieś też przypadkowe rzeczy, miotły, napoje. Podejrzewam, że każdy transport to jest pewnie co innego. O kurde, trzeba spadać. Ty wskoczyć, wiesz? Straszyłam się, jak zaczął gwizdać, a to ciebie nie ma. Co uważasz jest najsmaczniejszą rzeczą na tych postojach do kupienia? Nie wiem, jemy tylko banany. Tak, ale w bardzo dobrej cenie. Tak, za 40 groszy 7 bananów. Ale tutaj też popularne, widzę, na tych postojach są te lody takie robione z wody. No my się tego obawiamy jednak, więc nie kupujemy tych lodów. To Ankezina. Jest tam ziemi wolnej kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Wymaga również wielkich wkładów amelioracyjnych, lecz ma nad ziemią innych okolic Madagaskaru ogromną przewagę. Prawdopodobnie można ją uprawiać własnoręcznie europejski kolonialista w klimacie nie gorszym niż klimat brazylijskiej Parany i może tu hodować najlepszy, najpopłatniejszy rodzaj kawy – arabika. Ankezina to przyszła ojczyzna europejskiego osadnika na Madagaskarze. Jutro wyjeżdżam do Ankeziny. Strasznie się zrobiło poruszenie, bardzo patologiczna sytuacja, pociąg nagle zahamował, wszyscy rzucili się do okien, jakby tak podekscytowani zaczęli między sobą rozmawiać, nie wiedziałem o co chodzi. I ruszając wyjrzałem głową przez okno i zobaczyłem jak leży dziewczyna na ziemi i próbowała jakby wejść pod pociąg w trakcie jak my już jechaliśmy znowu i ktoś się jakby z jadącego pociągu tak nogą chciał jakby odepchnąć, nie wiem czy ona chciała popełnić samobójstwo, nie wiem, masakra się to wyglądało. Nasz pociąg mozolnie przesuwa się w głąb wyspy. Zbliżamy się do stacji końcowej. Według raportu Fiedlera niecały Madagaskar nadawał się na osadnictwo. Europejski rolnik miał się jedynie odnaleźć w górzystej, centralno-północnej części wyspy. Tutaj klimat jest mniej tropikalny. Sam Fiedler nie był jednak hura optymistą. Pozytywny wydźwięk jego uwag odnośnie kolonizacji Madagaskaru miał być podyktowany naciskami ze strony rządu. Cofnijmy się na chwilę w tamte czasy i przeczytajmy końcową myśl książki. Wierzę w polskie jutro na Madagaskarze. Nie z uczuć wyłącznie i nie ze zwodnych urojeń ani płochych nadziei wypływa ta wiara, lecz buduję ją na twardym gruncie rzeczowej kalkulacji i sumiennego rozbioru niektórych elementów zagadnienia. Przede wszystkim dlatego, gdyż jest to ziemia wolna i żyzna i klimat jest podobny do klimatu w Paranie. Wierzę dlatego, że Francja potrzebuje naszego osadnika. Brak rąk roboczych na Madagaskarze stał się katastrofą. Potem są trzy strony o tym, jak Malgasze polubią się z Polakami. I na koniec pewna myśl. Obecność białej rasy nie tłumi tu wesołości. Na Madagaskarze krew białej rasy podlega tym samym prawom natury, co krew innych ras. Na Madagaskarze u ludzi białej rasy nie zanikł zdrowy uśmiech. W centralnej części Madagaskaru pytaliśmy Malgaszy o to, czy słyszeli coś o planach polskiego osadnictwa. Później stwierdziliśmy, że to kompletnie bezcelowe. Dla nich kolonializm to po prostu okupacja. Nie interesuje ich też, kto chciał kiedyś kupić czy zasiedlić ten kraj. Dzisiaj w centralnym Madagaskarze są jednak pewne polskie akcenty. To Nkizigasi, polska fundacja, o której opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach. Jakbym miał powiedzieć, z czym mi się kojarzy Madagaskar, to wcale nie byłyby to lemury ani baobaby. Myślę, że na pierwszym miejscu postawiłbym
wszędzie suszące się pranie na ziemi i wypalanie cegieł. I jeszcze zrzuciłbym pola ryżowe. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie to wszystko jest jakby widoczne w zasadzie w jednym miejscu. I tutaj często mieszkają właśnie takie rodziny, które utrzymują się z takiego drobnego rolnictwa albo z prania rzeczy dla innych ludzi. I często to są osoby, które utrzymują się za bardzo niewielkie kwoty i nie są w stanie za to praktycznie w ogóle się nawet utrzymać, a co dopiero na przykład posłać dzieci do szkoły. I tutaj pojawia się właśnie polski akcent na Madagaskarze, czyli Polska Fundacja Ankizi Gassi, o której już mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. I teraz po raz kolejny spotykamy się z Kasią i zobaczymy, jak tutaj działają. Zacznijmy od odwiedzenia jednej rodziny, która jest wspierana przez Fundację Kasi. Dzieci tej rodziny mają wsparcie finansowe po to, żeby mogły iść do szkoły. No ale zacznijmy od typowego dnia z tą rodziną, jak oni żyją. Zobaczmy sobie. Juli, to mama właśnie tej Lucji. Po szkole będzie robiła pranie, bo tym się trudni, że ludziom pierze dla innym ludziom ubrania. Dużo osób tak to zarabia, że pierze? Tak, wiele osób, bo nie ma właśnie, no większość ludzi i tak nie ma dostępu do wody bieżącej w domu. Mhm. Część ludzi, którzy się trudnią jakimś tam handlem, to i tak cały dzień są poza domem, więc wtedy zlecają to pranie właśnie innym kobietom. Rozmawialiśmy z ludźmi, tak. Też mówili, że zlecają tak, właśnie. Tak, wiele ludzi w ogóle, właśnie wiele... Nie mają pralki, ludzi, tylko... Tak. Pralki to w ogóle nikt nie ma, nie? Ale nie mają nawet jak samemu gdzieś no tak. Czasu w sensie to zorganizować, bo gdzieś tam właśnie albo są rolnikami, albo gdzieś coś próbują sprzedać, odsprzedać, więc cały dzień są w ruchu, a to jednak, wiecie, trzeba pójść gdzieś skądś wodę nabrać, no jakby to trochę zajmuje też to ręczne pranie, nie? Ale zanim rozpocznie się pranie, trzeba oczywiście tą wodę przynieść ze studni. No i jesteśmy właśnie przy takim miejscu. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I uczyna makaranu? Ma datos ruari. Misi mandu fula fa manatiu. Tu mandu fula fa manaboja te manatiu. Tam jest jedna studnia, a tu jest druga, tak? Ręczna studnia, tak. Tam gdzieś chyba albo pękła rura i można szybciej dobrać, ale mniejszą ilość. Bezpłatna, tak, tutaj? Tak. No tak nam powiedzieli tutaj wszyscy, że bezpłatna, ale wiem, jak to wygląda często tam w centrum naszego miasteczka, że komunalne ujęcia są na kłódeczkę i trzeba opłacać abonament. Więc albo ktoś rozbroił kłódeczkę, albo, no tak jak pani nam powiedziała, że tutaj jest bezpłatnie, ale trzeba utrzymywać, jak się coś zepsuje, to trzeba zreperować. Teraz tutaj mamy Rucji, zapytamy, ile jest w stanie jest zarobić z tego. Uczynam, widi... Li główka sawuni? Tielunzad. Za 300 riary, czyli za 30 groszy kupuje się taką jednorazową porcję proszku, bo też nikogo nie stać, żeby kupić tutaj więcej, nie? A mydłem jeszcze każde pojedyncze ubranie jeszcze będzie namydlać. Mama Rucji. Fa uczyna ma zuwula ni piesi rajs, a łona ni uczyna gamba ni rycza rycza sa karamandiarzat. Mariarzatu piesi, nie? 3000 ariary, czyli niecałego dolara dziennie jest w stanie zarobić. No i tak to właśnie wygląda. Czyli w zasadzie tak tylko to na jedzenie istotne. Tak, i to naprawdę na bardzo kiepskie jedzenie, tak? A trzeba powiedzieć, że pracuje, no ciężko, tak? A pracuje ciężko, pracuje. Bo jest przecież bardzo pracochłonne to i ile to zajmie i ze 2-3 godziny na pewno to wszystko wyprać, wypłukać, musi donosić tą wodę. A tak dla porównania, ile co jest za to w stanie kupić, podstawą pożywienia jest ryż. Mhm. Więc i ryż odmierza się na tak zwane takie miarki, takie kubki jakby, puszki. To jest puszka po jakiejś kukurydzy na przykład i to później ona staje się miarką. Jedna puszka ryżu to przypada na 2-3 osoby i jedna puszka kosztuje na tą chwilę 800 ariary. No tak jak mówiłam, dla porównania, żeby całą tą misę tego wszystkiego wyprać, to jest 3000 ariary. Czyli rzeczywiście to jest tak od posiłku do posiłku zarobi. Czyli ani na lekarza, ani na posłanie dzieci do szkoły nie ma możliwości. Nie ma możliwości. To wszystko staje się rzeczywiście już drugoplanowe. Tutaj tata trudni się jakimś drobnym handlem. Teraz aktualnie sprzedaje jajka, więc kupi hurtowo od kogoś pewnie, kto ma kury i później sprzedaje detalicznie i tak samo. Jedno jajko też kosztuje 600 ariary. Oboje rodzice pracują ciężko, a mimo tego nie są w stanie opłacić ani edukacji. Podstawowych potrzeb rodziny. Oboje rodzice pracują, właśnie nie ma tutaj żadnej dysfunkcji w tej rodzinie, oboje są naprawdę, no, starają się jak mogą, a nie są w stanie i tak zapewnić właśnie podstawowych potrzeb. Ty zauma numka, ty firi ura ma na otisa sana na kre. Reurura gaba? Deser.
Fa cliona reo, madame una kaki kaki sa iza cliona. Misi kaki te mis lav. Fa sarcha, miasa sarcha, ja? Sarcha miasa no? Ansti sarcha fa. Sadam tsum tsanam ti fa tat savacha fa to kuchen farcha, makatu miantuka tudi. No generalnie pani pierze tutaj przed swoim domem i zaraz wejdziemy do środka. Z której strony tutaj pani mieszka? A tutaj sąsiedzi. Tak wygląda ten dziedziniec i tu są wejścia do różnych mieszkań i w każdym z tych mieszkań w zasadzie jest, jakby to wygląda jak jeden dom, ale mieszka tutaj często kilka rodzin. W przypadku pani, która pierze, to jest ona i mąż i dwójka dzieci mieszkają w jednym pokoju. Jak to wygląda z własnością takich mieszkań? Kto tu jakby jest właścicielem tego? To różnie jest, zaraz zapytamy jak tutaj akurat. Aha. W ich przypadku. Najczęściej to ludzie wynajmują jednak. Fanaryo Tichanoa ufasa Nareo Tukonczan? Pałucina, lokacja, tyrła 150 franków. No i to właśnie często jest taki problem, że ludzie nawet nie starcza na uzbieranie tego do końca miesiąca, jak właśnie trzeba kupić jedzenie i tak dalej. Fatu firi apartemon. Płacisz, a bo nie miejsca cis. Tutaj tamta druga, tam mówisz, dwie rodziny, tu trzy rodziny i właściciel na górze, nie? A kibelek wspólny tam. Nie ma nawet miejsca wydzielonego na prysznic, tylko gdzieś tam trzeba... Na dworze. Nie, tak, na dworze po prostu zajechać. Alors vous avez deux enfants, oui? Oui. Ils sont quel âge? Elle a 4 ans. Et il a 7 ans. Ici, les enfants commencent l'école à quel âge? Elle a 3 ans et lui 4 ans. Jak pranie się zakończy, to w wielu przypadkach tak jest suszone, czyli po prostu leży na trawie. Tak, na trawie, na kamieniach. No często nawet nie ma na sznurek, żeby ludzie między sznurek zawiesili między jednym kołkiem a drugim, bo po prostu nie ma tyle miejsca przy domu. Nie, mur do mura. Manawala! Dimetres na reo? Dunja waini, dziewię. Dziewię, waini jak i polon. Fanareo klas de firien? Na nowy egzamin? Na nowy. Witaj egzamin! Lafnarcza, okej. I faka dzierena nie zawacza inna cimańcy mi tuże pienarna i wtyowa na klas de duziem. A faka dzierena nie? Artuas, artuas. A faka dzierena? I za nuana rana? Fale le kaje tu zawacza le rycza. Fale Ktoś nam tłumaczył tutaj, że to wygląda tak, że matematyka jest nauczana po francusku, a wyjaśnianie jest po malgasku. Cała edukacja odbywa się po malgasku, ale jest już wstęp do nauki francuskiego. Od gimnazji dzieci zaczynają uczyć się już tylko po francusku, więc muszą na początku zacząć jakoś już absorbować ten język. Dzień, data, tutaj będzie wszystko po francusku. Czyli zaczynają wstęp do francuskiego, ale tłumaczenie rzeczywiście po malgasku. I program realizowany jest po malgasku z wplataniem francuskiego. Więc tak, dzieci przychodzą do szkoły, mają w plecaku swoją tabliczkę pisania kredą i tam uczą się pisać najpierw kredą na tabliczce, później zaczynają już w zeszycie, więc żeby rozpocząć zerówkę, na wstępie trzeba mieć ze sobą 4 zeszyty, taką wyprawkę jak kredki, farbki, flamastry, nożyczki, temperówka, klej, papiery kolorowe. To często jest wielką przeszkodą dla malgaskich rodzin. Ten zestaw jest oferowany przez szkołę no, za opłatą i trzymany tutaj też pod kluczem w szafie, żeby zawsze było, żeby wystarczyło na cały rok. Rucivania. Rucivania dołącza do naszego programu farnażu. Cieszymy się, jej mama i tata też bardzo się cieszą. Falfali anau, nanunka sikuli. Falfalu. Falfali. Nie. Nan kartabla, manana zawacza rycza rycza. Po zapoznaniu rodziny przedstawionej nam przez Kasię decydujemy się na tak zwaną wirtualną adopcję córki pani zajmującej się praniem. Mała Rucji od kilku miesięcy jest w szkole na czarnej liście. Jako że edukacja publiczna jest płatna, w przypadku braku opłaty dzieci są wyrzucane i nie uzyskują nawet podstawowego wykształcenia. Wirtualna adopcja to system, w którym osoba, na przykład z Polski, finansuje edukację dziecku na Madagaskarze. Całkowity koszt to około 200 euro rocznie. Ta kwota obejmuje naukę, posiłki i dostęp do lekarza. Dzięki temu dzieci uczą się pisać, czytać, a później mogą wstąpić do szkoły przyuczającej do konkretnego zawodu lub pójść na studia. Wy również możecie wziąć udział w wirtualnej adopcji, wchodząc w link podany w opisie tego filmu. Serdecznie do tego zachęcamy. Ma fantaczana reu iza tini ulna? Is ti? Ula!
Pola? Nie, to jak napisać? Ja się tak wstydzą, nie? A wy sobie mam takie pytanie jeszcze, bo jest jakby ta nazwa, adopcja na odległość, mimo że te dzieci jakby w większości przypadków mają swoich rodziców, tylko to jest taka adopcja, powiedzmy... Ewentualna adopcja, to tak się nazywa. Jakby my w tym pośredniczymy, że nawiązuje się taka najpierw wirtualna, ale to często jest taka namacalna więź, bo my pośredniczymy w wymianie zdjęć, listów, laurek, które dziecko narysuje, informacji po prostu, co się dzieje u danego dziecka w danej rodzinie. Można ze swojej strony przysłać zdjęcie swojej rodziny lub coś od siebie. Można przyjechać na miejsce i poznać dane dziecko. Oprócz tego remontujemy szkoły, zawsze można się do tego przyłączyć. Prowadzimy taką współpracę biznesową z firmami, które chciałyby wesprzeć szerzej jakiś konkretny projekt, na przykład budowy, czy renowacji szkoły, czy budowy stołówki, czy budowy toalety, jakiegoś węzła sanitarnego. Może już na wolontariat dostrzyj. No właśnie, przyjmujemy wolontariuszy na miejscu, właśnie żeby w tych szkołach prowadzić zajęcia angielskiego, francuskiego, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, wszelkie pomysły, którym dany wolontariusz chciałby się podzielić, ma jakieś swoje umiejętności, zawsze są tutaj mile widziane i zawsze jest grono odbiorców. Polacy na Madagaskarze. To hasło wcześniej kojarzyło nam się z jakąś mrzonką, niespełnioną fantazją o byciu imperium. Dzisiaj mamy zupełnie inne skojarzenia. Polacy na Madagaskarze to świadomi ludzie, współistniejący z Malgaszami, szanujący ich tradycje i obyczaje. Polacy, którzy pomagają w potrzebie. A słuchaj, a zdarzyło się coś takiego właśnie tutaj w fundacji, że ktoś na przykład chciał studiować w Europie albo myślał o tym, żeby studiować w Polsce? Wspieramy właśnie w programie adopcji na odległość już na dzień dzisiejszy ponad 40 studentów. Jedna studentka wyjechała do Polski studiować filologię angielską. Teraz już skończyła licencjat, nawet znalazła pracę. To też sukces jej osobisty i naszej fundacji, że udało się pomóc w tym. I to są takie plany, są takie marzenia, to jest ambicja wielu Malgaszy.